Monika Sołukowska, witam Państwa i zapraszam na nowe wydanie informacji. Święto Mikołaja obchodzone jest co roku 6 grudnia. W tym też dniu dzieci obdarowywane są prezentami od Mikołaja. Nie inaczej będzie w Wałbrzychu. Szczególnie do pomocy Mikołajowi włączyły się wspólnoty samorządowe działające w mieście. Największą od lat imprezę dla dzieci przygotowali wolontariusze z dzielnicy Biały Kamień. Każde dziecko otrzymało takie zaproszenie do parafii świętego Jerzego Matki Boskiej Różańcowej na Białym Kamieniu. Mikołaj jednak tym razem za pośrednictwem Rady Wspólnoty Samorządowej Biały Kamień postanowił zwiększyć liczbę paczek ofiarowanych dzieciom i zaprosił na wspólną imprezę dzieci nie tylko z dzielnicy Biały Kamień, ale też z innych dzielnic Wałbrzycha. W tym dniu święty Mikołaj pragnie obdarować słodkimi upominkami nasze dzieci z dzielnicy Białego Kamienia, z Podgórza, z Rusinowa, z dzielnicy Gaj, z Nowe Miasto, Podzamcze, Piaskowa Góra. Nie ograniczamy się tylko do swojej dzielnicy, wręcz na prośbę świętego Mikołaja poprosił, abyśmy zaprosili dzieci z całego miasta Wałbrzycha i to czynimy i każdy może zostać świętym Mikołajem. Tutaj pragnę podziękować wałbrzyskim mediom, bo się przyczyniły do tego, że mogli też zostać pomocnikami świętego Mikołaja. Jak widać z tyłu słodyczy i słodyczy przybyło bardzo dużo i przybywa. I wierzę gorąco, że w tym dniu każde dziecko będzie uszczęśliwione słodkością. Po raz kolejny impreza z udziałem Mikołaja odbędzie się w kościele, bo trudno byłoby znaleźć w mieście salę, która pomieściłaby tak dużą liczbę dzieci i ich rodziców w jednym miejscu i czasie. Pamiętam, kiedy organizowałem pierwszy raz świętego Mikołaja, było 12-15 paczek i z tego też się cieszyłem. A w dniu dzisiejszym to chyba będzie największy, chyba na pewno będzie największy Mikołaj w Polsce, w dzielnicy właśnie Biały Kamień. Dziękuję wszystkim ludziom, którzy przyczynili się i byli pomocnikami świętego Mikołaja, że te paczki będą naprawdę słodkie, ciekawe i dość takie obfite. A są to sklepikarze, hurtownie, mieszkańcy dzielnicy Białego Kamienia. Każdy przynosi jakieś 2-3 wafelki, czekolady i to nas bardzo cieszy, bo ma być to wspólny Mikołaj, jest to dla naszych dzieci, dla naszych milusińskich. I myślę, że święty Mikołaj będzie zadowolony, widząc tyle dzieci, tyle twarzy uśmiechniętych i będzie przyjemna atmosfera w kościele. Podobnie impreza z udziałem Mikołaja będzie wyglądała w dzielnicy Sobięcin. Miesiąc grudzień to miesiąc napięty dla samorządowców, dla wolontariuszy. Za kilka dni będzie święty Mikołaj. Święty Mikołaj w ubiegłym roku odbył się w kościele świętego Józefa Oblubieńca, gdzie rozdano paczki, a następnie była zabawa w szkole podstawowej nr 17. W tym roku robimy inaczej, ponieważ prawdę powiem, że troszeczkę nie wyszło pod względem organizacyjnym. To znaczy w kościele były rozdane paczki, a następnie dzieci miały przyjść na salę gimnastyczną w szkole nr 17, gdzie była zabawa. Tymczasem dzieci paczki wzięły i poszły do domu. Było mało dzieci, a sala gimnastyczna była niemalże pusta. Troszeczkę to tak nie wyszło, aleśmy tego nie przewidzieli. W tym przypadku jednak w kościele świętego Józefa odbędzie się tylko początek spotkania z Mikołajem. Organizatorzy nauczeni poprzednią edycją wyciągnęli wnioski i zabawa oraz wręczanie prezentów odbędzie się w siedzibie Rady Wspólnoty Samorządowej Sobięcin-Gaj. W tym roku zrobiliśmy inaczej. W tym roku dzieci pójdą na cukierka do kościoła, tam się pomodlą i stamtąd przyjdą do Rady Wspólnoty Samorządowej Sobięcin-Gaj, gdzie będą dzieci z Sobięcina i z Gaju. I tutaj będzie zabawa, a na końcu będą rozdane paczki. Myślę, że tak będzie lepiej dla wszystkich i przyjemniej i mile. Tradycją jest również wizyta Mikołaja w dzielnicy Nowe Miasto. Jak widać w Wałbrzychu Mikołaj ma wielu pomocników, którzy pomagają mu w zorganizowaniu spotkania dla dzieci. Bo jak wiadomo, coraz większy brzuch utrudnia sędziwemu staruszkowi z siwą brodą przeciśnięcie się przez wszystkie kominy, gdzie mieszkają dzieci. Andrzejki to święto, które na stałe wrosło już w tradycje organizowanych przez Rady Wspólnoty Samorządowej Sobięcin-Gaj w Wałbrzychu imprez dla mieszkańców tych dzielnic. Jak co roku na wspólnej zabawie i laniu wosku pojawiła się duża grupa mieszkańców miasta. Świętego Andrzeja, tak zwane Andrzejki, uroczysty dzień dla samorządowców, dla wolontariuszy, dla mieszkańców Sobięcina, którzy z nami współpracują. Jest nam tutaj bardzo miło, przyjemnie i tak co roku tutaj się spotykamy. Niestety nie jest pewny los Rad Wspólnot Samorządowych w Wałbrzychu, o czym wspomniał podczas przywitania przewodniczący Rady Romuald Lindner. Od wielu lat tutaj się bawimy i od wielu lat
jest nam przyjemnie. Wspólnie wyjeżdżamy na różnego rodzaju wycieczki krajowe, czasem zagraniczne. Niektórzy z Was tutaj też razem uczestniczyli. I myślę, że jeszcze przez wiele, wiele lat, o ile nam nie zabiorą tej wspólnoty samorządowej, o ile wiemy, że są takie pokusy na to, ale myślę, że jesteśmy siłą, my mieszkańcy Sowięcina, i myślę, że jeszcze wiele, wiele lat razem i wspólnie będziemy się tutaj spotykać, współpracować i przy takich okazjach jak dzisiaj bawić się. Mimo to wolontariusze i radni dzielnicowi nie zaprzestają swojej działalności społecznej, co widać m.in. po frekwencji mieszkańców podczas każdej imprezy organizowanej przez RWS Sobięcin. Zabawa odbywała się przy akompaniamencie orkiestry. Nie zabrakło również konkursów smakowych, jak i tanecznych. Zabawa nie wyróżniałaby się jednak, gdyby nie tradycyjne lanie wosku. W tym przypadku interpretacja odlanych form była bardzo różna. W tegorocznych wróżbach przeważały tematy związane z podróżami. Podróże się boi pani Kresu, czyli podróże. Księżniczki, piraci, czarownice, rycerze, a także postacie z filmów animowanych. To najbardziej popularne stroje ubierane przez dzieci podczas imprez andrzejkowych. Podopieczni przedszkola miejskiego w Szczawnie-Zdroju tradycyjnie już uczestniczyli w zabawach i grach zręcznościowych, a także mieli okazję wywróżyć sobie przyszłość. Rzucamy pieniążki do wody, dzieci obracają się na pięcie, wymawiają nauczone zaklęcie. Potem układamy buciki, tylko że nie mówimy tak jak to dawniej mówiono, że pierwsza za mąż wyjdzie dziewczynka, tylko wyjdzie w daleką, piękną podróż. Jeszcze parę lat temu najpopularniejszym strojem andrzejkowym dla chłopaka była postać słynnego Zorro. Dzisiaj czarną pelerynę, kapelusz i maskę zastępuje zazwyczaj kostium superbohatera z najnowszych hollywoodzkich produkcji. Dalej modni są jednak rycerze, kowboje i Indianie, choć stroje pieczołowicie szyte przez mamę i babcię zastąpiły w większości kostiumy z supermarketów. Wśród dziewczynek nieprzerwaną popularnością cieszą się przebrania księżniczek i czarodziejek. Podczas zabaw andrzejkowych w szczawieńskim przedszkolu nie mogło zabraknąć oczywiście zaklęć i wróżb. Tradycyjne lanie wosku i interpretowanie otrzymanego kształtu pobudza dziecięcą wyobraźnię. Dzieci oglądają bardzo wnikliwie i jednak one wybierają sobie. A to mniej więcej takie marzenia się spełniają. Jeśli marzy o piesku, to akurat zobaczy właśnie w te pieska. Kolorowe i magiczne andrzejki to również gry zręcznościowe, które pracownicy przedszkola przygotowali dla swoich podopiecznych. Maluchy miały okazję wyłowić zanurzone w wodzie jabłka, rozplątać długi sznurek oraz uczestniczyć w wielu innych andrzejkowych rytuałach. Krzysztof Kieliański wraz z zespołem Old Friends Orchestra był gościem Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju. Artysta zaprezentował amerykańskie standardy muzyki jazzowej, swingowej i bluesowej z projektu od Sinatry do Presleya, a uzdrowiskowa sala zgromadziła nad komplet publiczności. Były to pierwsze jazzowe andrzejki, które odbyły się w Szczawnie-Zdroju. Patronat nad wydarzeniem objęła posłanka Katarzyna Izabela Mrzygłocka, a zainteresowanie zaskoczyło nawet samych organizatorów. Gwiazdą wieczoru był Krzysztof Kieliański, polski wokalista wykonujący utwory z pogranicza jazzu i swingu, znany m.in. z występów z Kają czy Robertem Chojnackim. Artyści zaprezentowali prawdziwą podróż muzyczną przez lata świetności swingu, jazzu, rock'n'rolla i bluesa. Nie mogło zabraknąć utworów samego króla, czyli Elvisa Presleya, czy standardów Franka Sinatry. Goście usłyszeli także najsłynniejsze utwory Nat King Cole'a, Raya Charlesa, Louisa Armstronga, a nawet bluesowe kompozycje Garego Moore'a. Wokaliście towarzyszył zespół profesjonalnych instrumentalistów w składzie Patrycjusz Gruszecki, Józef Zatwarnicki, Marek Wesołowski i Kuba Olejnik. Natomiast twórcą nowych aranżacji amerykańskich standardów był Jerzy Szymaniuk. Koncert od Sinatry do Presleya był pierwszym wydarzeniem z projektu Jazz Time prowadzonym przez Szczawieński Teatr Zdrojowy.
Organizatorzy zapowiadają, że imprezy dotykające tego nurtu muzycznego będą odbywać się w uzdrowisku cyklicznie. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe już jutro. Do zobaczenia.